Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu raz jeszcze, tym, którzy są nowi tutaj z nami, którzy nam towarzyszą już, również bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również witam serdecznie wszystkich Państwa, a w szczególności Was, drodzy uczniowie, uczniowie kształcenia zawodowego, pracownicy młodociani. Dziękujemy, że w tak licznym gronie jesteście tutaj dzisiaj z nami. W tym roku u pracodawców naszego cechu naukę zawodu rozpoczęło prawie 350 pracowników młodocianych, uczniów takich właśnie jak Wy. Aby uroczystość taka jak dziś mogła odbyć się w naszym cieszyńskim Domu Rzemiosła, w tej oto sali posiedzeń, konieczne było podzielenie aktu pasowania na 6 mniejszych, takich właśnie jak Wasza grup. Nasz cech na dzień dzisiejszy nadzoruje naukę zawodu prawie 840 pracowników młodocianych, którzy kształcą się w 24 różnych zawodach. Największą popularnością cieszy się zawód mechanik samochodowy, zawody ogólnobudowlane czy zawód fryzjer. Ale dziś to Wasze pasowanie na ucznia nauki zawodu. Ten dzień jest również szczególny dlatego, że jest to pierwsze w historii Ziemi Cieszyńskiej i pierwsze w działalności naszego cechu tego typu wydarzenie. A nasz cech trwa na tej cieszyńskiej ziemi nieprzerwanie już od 1908 roku. Ta dzisiejsza uroczystość pasowania nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza, podczas której giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. My dziś aktu pasowania dokonamy szablą kilińskiego. Jest to najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze. To replika karabeli polskiej z XVIII wieku, którą odznacza się najbardziej zasłużonych rzemieślników. W naszym cechu takie wyróżnienie i taką nagrodę posiada od 2011 roku pan Józef Waszek, starszy naszego cechu, a w 2022 otrzymał ją również pan Józef Greń, pierwszy podstarszy naszej organizacji. Nim jednak przejdziemy do samego aktu pasowania, parę słów do Was, młodzi pracownicy. Celebrujemy dziś to pasowanie, aby pogratulować Wam podjęcia naprawdę mądrej decyzji o wybraniu właśnie takiej ścieżki zawodowej. Wkroczyliście teraz w nowy etap życia. Wybraliście swój kierunek dalszej drogi, swoją pasję. Postawiliście na zawód, na kształcenie i przygotowanie do zawodu. Osobiście uważam, że w dzisiejszych czasach jest to najlepsza decyzja i strzał w dziesiątkę. Dziś europejski rynek pracy potrzebuje specjalistów, ale takich, którzy oprócz wiedzy ogólnej, wiedzy teoretycznej, jaką zdobywają właśnie wasi rówieśnicy, którzy wybrali kształcenie w liceum czy w technikum. A nasz rynek pracy potrzebuje również specjalistów posiadających umiejętności praktyczne, zdobyte w naturalnych, rzeczywistych warunkach pracy, pod pieczą najlepszych fachowców branży. Kształcenie zawodowe w systemie mistrz-uczeń przynosi bowiem najlepsze efekty. W Polsce powoli zaczynamy doceniać prestiż przygotowania do zawodu. Po zapaści szkolnictwa zawodowego, rozpoczętej na początku lat 2000, teraz właśnie jest czas na specjalistów z fachem w ręku. Bo kto ma fach w ręku, może dziś przebierać w ofertach pracy. Więc życzymy Wam, abyście w tak licznym gronie, w tym samym gronie, spotkali się wszyscy za 3 lata, skończyli szkołę i dotrwali do egzaminów potwierdzających Wasze kwalifikacje. Wtedy rynek pracy stoi przed Wami otworem. Dobra praca bądź w kolejnym etapie założenie własnej firmy i prowadzenie własnej działalności. Do tego dążcie, tego Wam życzymy. Pamiętajcie jednak, wstąpienie w szeregi naszej wspólnoty, wspólnoty kształcenia zawodowego, kształcenia rzemieślniczego, to nie tylko przywilej, to także obowiązek. Obowiązek dbania i o dobre imię firmy, w której pracujecie, i szkoły, w której się dokształcacie.
Więc teraz już tylko trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia.